Witam w kolejnym jesiennym odcinku programu Nie Przegap. Zobaczcie, jakie wydarzenia będą organizowane w naszym mieście w najbliższy weekend. Magdalena Warchoł, zapraszam serdecznie. Piątek, MOP Brzezinka, godzina 18, koncert jesienny chóru Familia. Podczas koncertu wystąpią również Maja Popieles, Marta Loska oraz Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi. Chór Familia działa od 2004 roku, czyli są to ich 17 urodziny, dlatego też solenizanci zaplanowali parę niespodzianek. Nie możecie tego przegapić. Najbliższą sobotę o godzinie 9 przy hali Mosir rusza kolejna edycja Memoriału Jerzego Chromika w ramach Triady Trójkąta Trzech Cesarzy. To już 29. edycja biegu ulicznego. W tym dniu między godziną 10.50 a godziną 13.10 należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, ale jest to niezbędne, aby lekkoatleci mogli bezpiecznie pokonywać dystans. Bieg główny wynosi 15 km, ale dla tych, dla których ten dystans jest jeszcze zbyt wymagający, organizatorzy proponują udział w biegu na 5 km. Dla młodzieży tradycyjnie przygotowano bieg na 150, 400 i 800 metrów. Dla zapominalskich mamy dobrą wiadomość. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc i będzie się można zapisać również w dniu biegu od godziny 8. Szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniu zawarte są w regulaminie memoriału zamieszczonym na stronie Mosir. W sobotę o godzinie 16 zapraszamy na halę Mosir na siatkarskie emocje w wykonaniu zawodniczek Silesia Volley, które zmierzą się z drużyną ze Starego Sącza. Po ostatnim niepowodzeniu musimy wesprzeć dopingiem naszą drużynę, aby kolejne punkty zostały już w Mysłowicach. O godzinie 19 w sobotę zapraszamy do MOK-u na Brzezince na jesienną odsłonę projektu Inkubator Muzyczny pod hasłem Jesień Bluesowa, która corocznie gości na scenie Ośrodka Kultury. Podczas koncertu wystąpią White Deer oraz Galhan. Zachęcamy wszystkich fanów tego gatunku muzycznego i nie tylko do udziału w wydarzeniu, jak i do zakupu biletów w kasach MOK-u lub na kupbilecik.pl. Co nowego grają w Go Kino? Zobaczcie sami, a pod programem napiszcie, który film chcecie zobaczyć i dlaczego. Dla wygranych czeka podwójne zaproszenie do Go Kina. Duna to najbardziej wyczekiwana premiera dla fanów gatunku tego roku. Obsada jest kosmiczna i na ekranie zobaczymy każdego, kto jest kimś w Hollywood. Czy twórcom udało się sprawnie przenieść na ekran wątki zawarte w książce? Zobaczcie sami w Go Kino. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's only a way. Ron Usterka to animacja dla dzieci mająca szansę dotrzeć również do najstarszej publiczności. Film jest zabawny, pouczający, a przy tym dostarcza wiele wzruszeń, przeplatając je z humorystycznymi momentami. Spóźnione 100 lat, chłopaku. O, tato, kupiłeś mnie wieżę! Witaj! Wpisz imię właściciela. Rodzina Adamsów 2 to, jak zapewne wiecie, mroczna, ale sympatyczna rodzinka, która powraca w kolejnej części filmu animowanego. Co nowego u Adamsów? Sprawdźcie sami. Hej, łapserbaki, czas na kolację! Niezdrowa dieta to podstawa! Dlaczego w tym domu nikt nie używa drzwi? Najsrożsi matko i ojcze, nie weźmiemy udziału w wieczornym rytuale przeżuwania. Co? Oboje tak szybko dojrzewają. Rodzice nudzą ich na śmierć. Furioza, film sensacyjny produkcji polskiej łączącej kino gangsterskie ze światem kibicowskim. Zobaczycie, że słowo kibol nie zawsze musi znaczyć to samo. Dawid? Nie mamy nic do stracenia! Nic! To my piszemy historię! Inni muszą na nią czekać! Furia! 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 Widziałem, jak na nią patrzysz, ale ona teraz jest w sobie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.